Kuwa, dzień dobry, u mnie dobry wieczór. Witajcie w drugim odcinku Relacji z CES. Pierwszy odcinek macie tu. Partnerem drugiego, podobnie jak pierwszego, jak i trzeciego, jest Ceneo. Dziękuję bardzo. Wam, widzom, dziękuję za cierpliwość. Jeszcze trochę jej ponadużywam, bo na trzech odcinkach coś mi się wydaje, że się nie skończy. Dlatego w drugim odcinku pojawią się nie te gadżety z pierwszych stron portali technologicznych, tylko raczej wyjątkowe, niebanalne, czasami absurdalne. Ale myślę, że będzie interesująco. Zapraszam. Dostałem takie magazyny i jeszcze dostałem taki magazyn, który też wcale nie jest jakiś super cienki, więc jak ja mam tutaj coś znaleźć, to będziemy, ziom, musimy znaleźć jakiś na to patent. Wężykiem. Albo możemy jeszcze brać opcję drugą, randomową, czyli trochę tu, trochę tam. Okej, mamy coś, co wygląda trochę jak rower, ale tak naprawdę jest skuterem pełnoprawnym. Rozpędza się do 45 km na godzinę. Zasięg jest do 150, prędkość niestety do 45, nie da się jej jakoś odblokować. Nie da się. A tu mamy baterię. Okej. Jak widzicie, można sobie ją bardzo łatwo zabrać, jak walizkę, do domu, do biura. Wystarczy 2 godziny, żeby naładować baterię i 2 godziny wystarczą, żeby jechać aż do 150 km. Jak weźmiesz to do domu, to możesz podłączyć normalnie do prądu, prawda? Bo wiesz, o co mi chodzi, jeżeli mieszkasz w mieście, no to całkiem możliwe, że nie masz garażu. Jak nie masz garażu, no to nie masz za bardzo gdzie naładować swojego elektrycznego skutera. A jeżeli ten skuter, nie dość, że możesz mu odłączyć baterię i siedzenie, to jeszcze możesz go złożyć tak jak tam to jest złożony, no to jest całkiem spoko. Oczywiście pozostaje cena, która pewnie jest mniej spoko. Jeżeli pomyślisz o wszystkich rzeczach, które... Jeżeli tak zaczynasz, to znaczy, że jest drogo. Twój smartfon jest kluczykiem, tak? Jest kluczykiem i tak naprawdę to jest totalnie połączony z komputerem pokładowym, więc możesz sprawdzić, gdzie jest twój skuter. Tu jest kamerka, więc oczywiście też możesz sobie nagrywać jak... To jest kamera? Tak. Po prostu jedziesz i nagrywasz innych? Tak. Dobra, ale bo fajnie, ale nie powiedziałaś mi o cenie, bo uciekłaś od niej strasznie, no. To jest około 9000 euro za małą baterię i 10000 euro za... 40 ileś tam tysięcy złotych za skuter. Tak, ale jeżeli pomyślisz sobie o tym, że to jest premium skuter i o materiałach, które są też tu użyte... No wiem, słyszałem, że to jest jakiś super materiał do kół, który jest wytrzymały, jest lekki. A będziecie mieli takie stoisko, gdzie będę mógł się przejechać kawałek na nim? Nie? Niestety. Takie są wymogi tutaj, że nie możemy po prostu udostępnić go do jazdy. Mm. Czy nie będzie jazdy próbnej? Nie będzie jazdy próbnej. Kiedyś postaramy się, żeby była jazda próbna. Kiedyś postaramy się, no. Tu są jacyś specyficzni ludzie. Ten pan dziadek Azjata mówi, że tutaj nie można jeździć. No ale jak widzicie, on jeździ. Znaczy ja nie mogę jeździć, ale on może. Chociaż jak się dowiedział, że jesteśmy trochę, że chcemy nagrać wideo, no to zaczął się zastanawiać. Ale teraz to już łaski bez, to już nie chce sam jeździć na tym. A, to jest kierunkowskaz. Kierunkowskaz w jedną stronę, kierunkowskaz w drugą stronę i światło ostrzegawcze. I to wszystko wydarzyło się z aplikacji, ale wcale nie musi się wydarzać z aplikacji, bo jeżeli wrzucacie na GPS-ie, w sensie w Google Maps, wrzucacie, gdzie będziecie jechać, to wystarczy, że smartfon będzie połączony z tym, i to będzie wiedziało, łącząc się z GPS-em, w sensie to jest strasznie trudne. To, co dla mnie jest najważniejsze w tym sprzęcie, to, że bez połączenia ze smartfonem, kiedy zwalniacie, to tutaj świeci się światło stopu. Jak ja jeżdżę na desce elektrycznej i zwalniam, to nikt nie wie, że zwalniam. A jakbym to miał, to by było super. Także to jest fajne. What is the price? It's $59. Oh, $59. Yeah. $60, nie najgorzej. Kiedy projektor wysyła światło w stronę tego ekranu, to ten ekran w 50% odbija go w moją stronę. I teraz jak staniemy z tej strony patrząc, no to widzimy Toy Story. A teraz przejdźmy sobie w tamtą stronę i tu jest drugi projektor i tu widzimy już zupełnie coś innego. To może być wykorzystywane na przykład przez graczy, którzy dotychczas jak grali na jednym ekranie, to dzielili ten ekran. A tak jeden może sobie siedzieć z tej strony, a drugi z tamtej. $500 niestety kosztuje sam ekran. Zestaw kosztuje $2000. To już nie jest mało, no ale za technologię trzeba płacić. Okej, it's cool. Yeah, I know. Wyglądam trochę jak emeryt, czy tylko mi się tak wydaje? Teraz patrz, steka włączam. Ja nie chciałem być niemiły, bo oni są strasznie fajni, ale ten sprzęt jest ciężki i rozpędza się do 8 mil na godzinę.
i to jest w tej szybszej opcji, a w tej wolniejszej to do 4 mil na godzinę, to sobie pomnóżcie, w internecie znajdziecie przeliczniki, albo w głowie je macie. No to już przeliczyliście? No to możecie kupić dziadkowi. So it's been 3 bikes, any bike. Yeah. Okej, okay, to waży, nie pamiętam ile, ale nie jest szczególnie ciężkie, bo podnosiłem to. Kosztuje $800. No i w środku macie baterię, która wystarcza na 50 mil. Wszystko tu jest w milach, nie w kilometrach. I rozpędza się do 20 mil na godzinę. To nie masz żadnego sterowania na kierownicy, tylko kołem steruje to. To jest taki czujnik na pedale. Jak zaczynasz pedałować, no to zaczyna ci dawać moc i rozpędza cię do 20 mil na godzinę. I płacisz za to $800. Takie se. Ale w 30 sekund można zamocować do roweru, także to nadal takie se, ale w 30 sekund można. Ripple to jest firma, która została założona przez właściciela Tindera. Mogę was okłamywać, ale na pewno Tinder to jest początek tej firmy i to ma być lepszy, bardziej seksowny LinkedIn. No to była jedna z bardziej zaskakujących konferencji tutaj na CES. Najpierw człowiek, który był prelegentem, pytał, czy nie mamy pożyczyć przejściówki. Potem nie za bardzo wiedział, jak prezentację otworzyć na pełen ekran. W związku z czym słuchaliśmy w takiej mniejszej formie, że wszystkie dotychczasowe sieci społecznościowe dla profesjonalistów, takie jak LinkedIn czy Golden Line, nie wiem, czy to istnieje Golden Line, są do dupy. No to powiedział nam rzeczywiście coś odkrywczego. Ale potem powiedział nam, że oni z Tindera ludzie, przygotowali super aplikację, która będzie działać tak jak Tinder, czyli będziecie mogli w lewo albo w prawo przesunąć swojego potencjalnego pracownika albo pracodawcę w aplikacji. Oczywiście najważniejsze jest tam zdjęcie, no wiadomo jak w profesjonalnym świecie. No i to będzie nowa aplikacja, która pozwoli nam szukać pracodawców i pracowników. Grube miliony tam wyczuwam. Drogie panie, suszarka bez kabla, tutaj jest bateria, możecie ją sobie wymieniać, oni sprzedają dodatkowe baterie. To jest pierwsza bezprzewodowa suszarka. Co prawda tutaj jest 600 W, a normalnie w suszarce jest zdecydowanie więcej. To taka klasyczna suszarka działa jak toster, czyli to, co się podgrzewa, jest tym samym elementem, który robi nam grzanki, znaczy jeżeli lubicie tosty co rano. A tutaj używają podczerwieni i dzięki temu te 600 W ma wystarczyć, żeby wysuszyć włosy. Ej, to jest spoko. Ja nie jestem typem, który się jara suszarkami, ale ona jest bezprzewodowa. Alright, so now you turn it off. Right there. Teraz powinienem zadać pytanie drogim paniom, które to oglądają. Jak długo suszycie włosy? Jeżeli 7 minut, jak twierdzi Sara, dłużej. Z mojego doświadczenia jakieś pół godziny kobiety suszą włosy. Ale okej, okay. A jeżeli 7 minut, to możecie dwa razy wysuszyć włosy, a jeżeli pół godziny, jak nam się wydaje, że tak jest, to musicie wziąć dodatkową baterię i sobie wymienić w połowie suszenia. Jeżeli twoja kobieta to ogląda, to zajmij ją teraz czymś innym, a ja powiem ci cichutko, że $389 będzie kosztować ta suszarka, więc teraz wróciła już. Ta suszarka nie jest tego warta, kochana. Nie, nie, nie. The only other thing is our website. Oh. Volobeauty.com. To już wiecie, gdzie po więcej informacji pójść. Thank you, sir. Według tego pana to jest najmniejszy i najlżejszy e-bike obecnie na świecie. Waży 7 kilo, ta bateria się będzie odłączać i wszystko będzie pięknie. To się schowa do plecaka, który oni tutaj mają. Cudowna historia będzie. The speed is 20 km. 20 km prędkość maksymalna. Charging for 2.5 hours. 2,5 godziny się ładuje do pełna. Here's the to go button. Here's the brake. No więc nie jest to jakieś super intuicyjne, jak widzicie, jeżdżę na tym jak sierota, ale to dlatego, że trudno się skręca, to ma małe kółka, ale z drugiej strony, no pewnie widzieliście to na Indiegogo, ja nawet nie wiem, czy w Tech Weeku nie pokazywałem tego, $650. Jak zejdą z Indiegogo, no to będzie to kosztować jakieś $1000, 3,5 tysiąca złotych pewnie na polskie albo więcej. Czuję się taki spięty, pewnie jakbym się wyluzował bardziej, to było lepiej. No jest światło stopu, to kozak. To jest gimbal, znaczy kamera na gimbalu, podwodna. Do 30 metrów możecie z nią zanurkować. Będzie kosztowała $300 na rynku amerykańskim, czyli nie wiadomo jak na rynku polskim. Tutaj jest ekranik, ale teraz go nie widzicie, może... O, uda mi się włączyć go. Widzicie teraz? To jest trzyosiowy gimbal. Potrząsnąłem i działa. No nie, no teraz to rozumiem, teraz to kumam.
To jest GoPro 5, a to jest ich gimbal. Widzisz, jak kozak gimbal? To są słuchawki otwarte, czyli tutaj wydobywa się dźwięk. Jest asystent, który może odczytywać wam maile, możecie z kimś rozmawiać przez telefon, jednocześnie słuchać muzyki i jednocześnie słyszeć to, co dzieje się na zewnątrz. Mogę zmieniać utwory. Tak. Głupie, nie? Albo tak. Hello, what did you have for breakfast today? Wow. Very good, I can understand you. Okay, so answer. 我今天早上喝的是牛奶，吃的是面包。It's working. Nice. So we can start communicating even you don't understand Chinese. Okay. No, naprawdę, znaczy, ja nie wiem, czy on wypił to mleko i zjadł chleb, ale odpowiedział. I po pierwsze zrozumiał, o co ja pytam. To mu na chiński przetłumaczyło, mi przetłumaczyło z powrotem na angielski. Rzadko się zdarza na tych targach, że coś działa po prostu, a o tym mogę powiedzieć, że działa. Łączycie to z aplikacją, ale działa. Thank you very much. Thank you very much. Dziękuję również bardzo wam i mam jednocześnie dwie informacje. Dla was jedna jest lepsza, druga też jest całkiem dobra. W niedzielę o godzinie 20 się spotkamy i o godzinie 20 kolejna dawka już tych topowych, moim zdaniem przynajmniej, gadżetów SES. Aczkolwiek wierzę, że to nie będzie ostatni odcinek. No ale informacja dla tych, którzy są totalnymi fanami Tech Weeka, jest taka, że relacja z CES Tech Weeka zastąpi. No ale z drugiej strony w Tech Weeku mówiłbym o gadżetach z CES, więc to nie ma sensu, skoro tutaj jestem, no to gadam stąd. I tyle. Tyle, że formuła będzie nieco inna, ale myślę, że jakoś wytrzymacie. Że dacie radę. Jak widzicie po moich oczach, no daję radę umiarkowanie. Trudno jednak pokonać te różnice 9 godzin. To nie jest tak, że nie sypiam, tylko że sypiam trochę mniej. Ale z drugiej strony dużo sypiać w Vegas to byłoby bez sensu. Widzimy się w niedzielę. Dzięki. Wziąłem zdrowy lunch. Lunchy są w takich pudełkach. One są za darmo, więc nie ma co marudzić. W ramach zdrowego lunchu dostałem chipsy. A co wziąłeś? Główne danie? Wziąłem sałatka szefa. Ja poszedłem w Thai Sweet Chili Tofu Wrap. Jest kawa pyszna, niezmiennie najlepsza w Stanach. Ja lubię generalnie kawy bardzo. W sensie dobrą kawę i piję jej dosyć dużo i uwielbiam na przykład espresso podwójne, które jeszcze musi być takie naprawdę mocne. Wtedy ta kawa jest najlepsza. A tutaj w Stanach ta kawa wszędzie jest... Więc nie wiem, czy nie wszyscy leją z jednej cisterny generalnie wszędzie, czy o co chodzi. Ale nie spotkałem jeszcze miejsca w Stanach, jestem tutaj drugi raz generalnie, może niedużo. Ale nie spotkałem jeszcze miejsca w Stanach, gdzie kawa byłaby dobra. Możecie napisać temu ignorantowi w komentarzach, gdzie kawa jest dobra w Stanach i że jest głupi.